Wracamy do regularnej gry po przymusowej przerwie. Zapraszamy na skrót 25. kolejki 4. ligi ZZPN. Spotkanie Sparty z Mechanikiem zostało rozegrane w Nowogardzie. Goście poradzili sobie z drużyną z Węgorzyna, chociaż na boisku wybiegli bez lidera klasyfikacji strzelców Karola Jabłońskiego, który doznał kontuzji. Oba zespoły miały swoje sytuacje, ale goście z Bobolic byli bardziej zdeterminowani. Tą jedyną z wielu okazji dla Mechanika wykorzystał Wojciech Gersztyn. Po kolejnym rzucie różnym w 10 minucie meczu wykorzystał niemałe zamieszanie w szykach defensywy Sparty. Dopadł do strąconej piłki i głową skierował ją do bramki. Sparta próbowała odrobić stratę, ale w kilku sytuacjach dobrze interweniował bramkarz Mechanika. Goście mogli jeszcze podwyższyć wynik, ale brakowało albo dokładności w ostatnim podaniu, albo celnego strzału. Ostatecznie Mechanik dotrzymał jednobramkowe prowadzenie i skromnie zwyciężył w Nowogardzie. 3 punkty pojechały do Bobolic. Do Płot na spotkanie z Polonią przyjechał Hutnik Szczecin. Goście szybko otworzyli mecz, bo już w 12 minucie na listę strzelców wpisał się Damian Ładny. Wykorzystał daleki wrzut w pole karne z autu i z woleja uderzył pod poprzeczkę bramki rywali. Kolejna bramka padła już przed 20 minutą. Dobrym podaniem obsłużony został Jakub Żelazowski. Przed nim był jeszcze tylko bramkarz, którego pewnie pokonał strzałem po ziemi. Hutnik prowadzi już 2-0. 7 minut później po świetnej akcji prawą stroną Grochowskiego piłka trafiła pod nogi Kacpra Kotlińskiego. Ten przyjął i uderzył celnie ze stojącej piłki, nie dając szans bramkarzowi Polonii. Podłamaną wynikiem Polonię w pierwszej połowie dobił jeszcze raz Żelazowski. Najpierw w polu karnym agresywnie zaatakował go zawodnik Polonii, Feledyn. Sędzia nie miał wątpliwości i podyktował 11. Sam poszkodowany perfekcyjnie zamienił ją na gola. Hutnik już do końca kontrolował przebieg spotkania, posiadając solidną zaliczkę bramkową i zachował czyste konto w tym spotkaniu. W Czaplinku gospodarze gościli zespół ze Szczecinka, łatwo nie oddali im pola. Obie drużyny miały dużo pracy w defensywie, ostatecznie to zawodnikom MKP udało się zwyciężyć, choć pierwszą bramkę strzelili dopiero w drugiej połowie meczu. W 65. minucie akcja zespołu ze Szczecinka przeniosła się z lewej strony pod pole karne gospodarzy. Zablokowany strzał Szymańskiego trafił pod nogi wchodzącego w pole karne Patryka Kozła. Ten nie miał problemów z pokonaniem bramkarza Lecha. Szymański jednak cierpliwie pracował na bramkę i w końcu przyszła 80. minuta meczu. Po rzucie rożnym był tam, gdzie powinien, przejął piłkę i momentalnie uderzył. To była świetna decyzja, bo podwyższył wynik na 2-0 i zapewnił pewne zwycięstwo swojej drużynie. Znajdująca się na szczycie tabeli Wineta Wolin podejmowała Darłowię Darłowo. To nie był łatwy mecz dla gospodarzy, bo Darłowia potrafiła stworzyć groźne sytuacje, ale Wikingowie zawsze wychodzili obronną ręką. Pomimo wielu sytuacji gości, to Wineta wyszła na prowadzenie jeszcze w końcówce pierwszej połowy. Długą piłkę zagrał powracający do gry po przerwie Dawid Jerzy. W obronie Darłowi doszło do nieporozumienia, co sprytnie wykorzystał Maciej Ignasiak. Wikingowie schodzili do szatni z jednobramkową zaliczką. Darłowia próbowała, Wineta strzelała, kontrola gry gospodarzy imponowała i chociaż goście tworzyli sobie sytuacje bramkowe, to ostatecznie drugą bramkę w tej 81. minucie strzelili Wolinianie. Dośrodkowanie po ziemi otrzymał Kamil Wiśniewski, przyjął piłkę szukując defensora Darłowi i na jego konto wpadło kolejne trafienie w tym sezonie.
Honorowe trafienie dla Darłowi zdobył Bartłomiej Fastyn. Piłkę sprezentowała mu obrona Winety, która w końcówce spotkania straciła koncentrację i popełniła kosztowny błąd. Gościom jednak nie udało się odwrócić losu spotkania i 3 punkty zostały w Wolinie. Walcząca o utrzymanie Iskierka Szczecin na własnym boisku zmierzyła się z ekipą z Goleniowa. Pomimo różnicy dzielącej oba zespoły w ligowej tabeli, spotkanie było bardzo zacięte. Oba zespoły oddawały groźne strzały na bramkę rywali. Do zdobycia prowadzenia brakowało bardzo niewiele. Prowadzenie w 29 minucie w końcu objęli goście. Szybkie wznowienie od bramki zaskoczyło defensywę Iskierki. Dobrą dwójkową akcję celnym strzałem zakończył Michał Jarząbek. Końcówka pierwszej połowy należała jednak do gospodarza, a konkretnie do Aleksandra Simkowicza. Najpierw w 40 minucie przejął piłkę w polu karnym po złym wybiciu defensora Iny i szybkim strzałem umieścił futbolówkę w siatce. Pięć minut później, na chwilę przed zejściem do szatni na przerwę, Iskierka wykorzystała stały fragment gry. Dośrodkowaną piłkę przejął osamotniony Simkowicz, miał dużo czasu i z bliskiej odległości pokonał bramkarza Iny. Podrażniona Ina chciała szybko wyrównać i dopięła swego. W 51 minucie wrzucona w gorsz zawodników piłka znalazła się przy nodze Kacpra Tomaszewicza. Ten bezlitośnie wykorzystał ten niespodziewany prezent i oddał celny strzał na bramkę Iskierki. To trafienie było ostatnim w tym meczu i przypieczętowało podział punktów przy Topolowej w Szczecinie. Po 25 kolejce Wineta nadal liderem czwartej ligi, ale pościg kluczewi nadal trwa. W środku tabeli natomiast niewielkie różnice punktowe. Wszystkie drużyny czeka teraz intensywny okres grania. Kto najlepiej rozłoży siły w tym ciężkim sezonie?